Cześć, niecodziennie w niecodzienniku mamy jedno pytanie do gościa. Gość audycji Zaprojektuj swoje życie opowiada nam o tym, jaki ma lifehack. Dzisiaj Paweł Tkaczyk opowie nam o tym, jak organizuje cały świat wokół siebie i swój czas. Z tym światem to nie wiem, bo nie mam na to strasznie wpływu, ale czas... Czas tak. I aktywności. Tak, czas i aktywności. Używasz metody Getting Things Done, Getting tak? Things Done, tak. Znaczy, bardzo tutaj, dobra książka zresztą. Dobra książka, dobra metoda. Zależy dla kogo, bo tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam w offie, że nie do każdego to pasuje. Natomiast ja mam właściwie dwie rzeczy, tak? Z jednej strony jest kalendarz i czas, a z drugiej strony są zadania. I one są rozdzielne. I one są rozdzielne. I wydaje mi się, że dlatego używam GTD, że w bardzo wielu metodach musisz przeznaczyć czas na zadania. Natomiast ja mam tak naprawdę rzeczy w kalendarzu, które są sztywne, czyli właśnie jakieś konsultacje, na które ktoś się zapisał. Ja muszę poświęcić godzinę, czy wykład, który muszę zrobić, muszę dojechać. Tak. To są sztywne rzeczy, a pomiędzy są rzeczy na wykonanie zadań, które gdzieś tam się między tymi dużymi kamieniami kalendarzowymi trzeba wciskać. To jak ta metoda działa? Jak ją w praktyce używasz? I może jakich narzędzi używasz? Okej, to po kolei. Getting Things Done to jest metoda, która opiera się na tym, że właściwie przez proces powinniśmy przejść. Na samym początku musisz spisać wszystko, co masz na głowie, bo założenie jest takie, żeby wyrzucić to z siebie, żeby nie mieć nic na głowie, bo w momencie, kiedy musisz pamiętać o czymś, no to cię spowalnia w wykonywaniu zadania, które właśnie wykonujesz. I tutaj a propos narzędzi, używam komputerowych narzędzi do GTD i ja jestem gościem mocno Apple'owo-Mac'owym. Jest takie narzędzie, które nazywa się Things. I to jest cudowny menadżer zadań do GTD. Jedną z rzeczy, którą ma, jest właśnie inbox i tam szybkie wprowadzanie, czyli w momencie, kiedy przychodzi mi do głowy coś, co muszę zrobić, ja wciskam kombinację klawiszy, wyskakuje mi okienko, mówię, wpisz to, wciśnij enter, do widzenia. Ale nie przypisujesz tam terminów, tego nie, właśnie po prostu o to wrzucasz. Chodzi, kiedy rozmawiamy o metodologii, to jakby pierwsze podejście do GTD to jest zrzucić z siebie wszystko, bez przypisywania terminów, bez czegokolwiek, i te zadania lądują w czymś takim, co nazywa się inbox, czyli skrzynka odbiorcza. I potem musisz procesować, czy też przetwarzać inbox, czyli z każdym zadaniem możesz zrobić coś. I to jest kilka bardzo określonych rzeczy, kilka, które tak, możesz zrobić. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że kilka bardzo określonych rzeczy, bo tak, możesz zadanie wykonać. Metodologia mówi, że jeśli to zajmie ci mniej niż 2 minuty, nie ma sensu go przekładać na cokolwiek innego, czyli jeśli ja mam przeczytać maila od ciebie i nie wiem, poprosiłeś mnie o spotkanie 17:30, no to spokojnie jakby przeczytam, napiszę, że spoko i zadanie jest odhaczone i znika. Druga rzecz, którą mogę zrobić, to mogę zadanie delegować. Czyli jeśli to nie ja mam robić to zadanie, no to w tym momencie ono ląduje gdzie indziej. I tutaj wchodzi drugie narzędzie, bo ja oprócz kalendarza żyję w mailach. To znaczy, że mam zespół, oczywiście mam firmę i my sobie żyjemy w mailach i mam narzędzie, które pozwala mi delegować maile bezpośrednio. Czyli nie muszę forwardować maila, tylko mam narzędzie, które nazywa się Spark. To jest narzędzie do grupowej poczty i w momencie, kiedy trafiam na maila, którego nie ja mam wykonać, no to naciskam guzik deleguj i on ląduje w skrzynce kogoś innego, a z mojej skrzynki znika. I to jest super, jakby ten mail po prostu przefruwa do skrzynki jakiejś innej osoby. I to jest druga rzecz, którą możesz zrobić zadanie. Możesz je delegować i potem trzeba tylko przypilnować. Czyli dla drugiej osoby ten mail efektywnie ląduje w ich skrzynce, niezależnie do kogo był adresowany. Tak, dokładnie. I teraz co się z nim dzieje dalej, to już jakby no, nie do końca jest moją sprawą. Ja przyjmuję założenie, że ludzie, z którymi pracuję, to są ludzie, którym ufam i oni to zrobią. Ja być może dostaję powiadomienie na końcu, że zostało to zrobione. Nie? Więc to. Trzecia rzecz, którą możesz zrobić, to jest przypisać zadaniu termin. Czyli nie będę robił tego teraz, natomiast zrobię to w czwartek o godzinie 20. I ono w tym momencie znowu znika z inboxu, ale pojawi się z powrotem w inboxie w czwartek o godzinie 20. No i na końcu możesz usunąć zadanie, czyli możesz stwierdzić, dobra, w ogóle nie będę tego robił, no bo to się już przedawniło, nie miałem czasu. Albo pomysł był słaby. Więc to. I założenie jest takie, że siadasz sobie do tego inboxa i go przetwarzasz. Jak często? Zawsze, kiedy masz czas, bo tutaj rozmawiamy znowu o tym moim kalendarzu, który składa się z tych wielkich głazów nieruchomych, czyli szkolenie, które muszę poprowadzić, czy wykład, który muszę poprowadzić. Czy spotkanie z klientem. Czy spotkanie z klientem, na którym muszę być, czyli te takie terminy sztywne, a z drugiej strony rozmawiamy właśnie o tych pomiędzy kawałkach, czy między głazem są piaski, czy woda i wtedy sobie siadasz, tak, i wykonujesz. I założenie jest takie, że ten inbox powinien być pusty.
To znaczy, że pracujesz na tyle, na ile ci czas pozwala, albo pracujesz do momentu, kiedy inbox jest pusty, czyli zrobiłeś wszystko, albo ten. I w momencie, kiedy inbox jest pusty, to możesz przystąpić do jakby procesowania następnej skrzynki, która nazywa się Next. To są zadania, które mają termin konkretny do wykonania, ale być może możesz zrobić je wcześniej. Czyli są na ten czwartek przypisane, ale tak, we wtorek ale, masz akurat godzinę, ale mam tak? godzinę we wtorek, więc ponieważ inbox jest pusty, to się w metodologii nazywa inbox zero, no to ja wchodzę do następnej skrzynki, patrzę, co tam jest następne do zrobienia. Być może to nie jest przywiązane do konkretnego terminu, no bo jak zadanie będzie, wiesz, obejrzyj program w telewizji w czwartek o 20, no to... To może nie zadziałać. No może nie zadziałać. No, ale w tej skrzynce Next jest są różnorakie zadania i niekoniecznie będą przypisane do miejsca czy czasu. A to już jest inna sprawa, to już bardziej w zaawansowane wchodzimy okay. rzeczy, czyli coś takiego jak konteksty. Mhm. W Things to się robi tagami, natomiast ja mam na przykład konteksty, bo konteksty to są podobne zadania. Mhm. Metodologia mówi, że przełączanie pomiędzy zadaniami zużywa nam zasoby. I im bardziej podobne jest zadanie do tego, które robiłem poprzednio, tym bardziej ja jestem w tym flow i tak dalej. Więc na przykład zadania oznaczone e-mail, czyli czytanie, odpowiadanie na maile, są zgrupowane razem. Ja sobie mogę kliknąć tak naprawdę ten tag. Robisz jeden mail po drugim. Tak, tak? I wszystkie zadania związane z mailem lądują mi tutaj. I mam tag, który się nazywa WordPress, czyli rzeczy, które tam muszę ogarnąć na blogu, więc otwierasz WordPressa, logujesz się, klikasz... Sam prowadzisz swojego bloga? Tak, sam prowadzę swojego bloga. Więc to mi bardzo pomaga. Czyli ja mam właśnie zadania podzielone wzdłuż okna, bo większość rzeczy robię przy komputerze, więc ja je nazywam okno, tak? Że to jest okno e-mail, okno WordPress, okno, nie wiem, Facebook, czy okno coś tam i w ten sposób. I to też ci dosyć mocno pomaga, nawet przy obrabianiu inboxa, no bo masz zadania, które wróciły do ciebie z wcześniejszych tych, jeśli je otagujesz odpowiednio, no to wtedy jest dużo łatwiej. Jak długo stosujesz tą metodologię? O rany, od 2007-2008 roku, prawie tak mi się wydaje. Wyszła, tak, nie? No bo ja czytałem książkę, pamiętam, w oryginale, bardzo mi to podpasowało. Ona była taka bardzo modna wtedy i wtedy się pojawił Things na Maca. No dużo, Nozbe, polska aplikacja się wtedy też pojawiła, prawda? Tak, natomiast jak przesiadłem się na Things, to już jakby pokochałem Things i już tam zostałem. GTD używam tylko praktycznie do pracy ze sobą. Zespołowo mamy jakieś tam inne narzędzia, mhm. Basecamp czy cokolwiek innego, ale pytałeś o to, w jaki sposób sam sobie ogarniam swoje rzeczy, no to kalendarz głazy i jakby pomiędzy głazami te małe kamyki. A nie przeszkadza ci to, że masz inną metodologię w firmie i inną metodologię dla siebie? Nie, dlatego, że ja w mojej firmie jestem wbrew pozorom dosyć niewiele. To znaczy ja ją zorganizowałem w taki sposób, żeby ona sama sobie bez chodziła. Ciebie. Tak, ładnie sobie mruczy ten mechanizm beze mnie. I moi ludzie na przykład wiedzą, że moja praca w firmie może być głazem. W sensie takim, że jeśli potrzebują mnie, żebym coś zrobił, to oni rezerwują termin w kalendarzu. Nie zadanie mi wrzucają, bo wtedy zrobię, jak będę miał czas, tylko rezerwują termin w kalendarzu i wtedy to jest nie do wrzucenia. To znaczy, że ja jesteś potrzebny zrobię. W biurze tak, w tych dokładnie. Godzinach, tak? Tak, dokładnie. I wtedy ja to zrobię. Dziękuję ci ślicznie. Bardzo prosta metoda, jest bardzo dużo wpisów na blogu, jest bardzo dużo wideo, oczywiście książka też jest bardzo dobra. Zapraszam was serdecznie i jak coś ode mnie, codzienniku, jeden lifehack, jedno pytanie, proste rozwiązanie.